Identyfikator podmiotu SCP-957. Klasa podmiotu Keter. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-957 musi być monitorowany przez bezprzewodowe kamery rozmieszczone w jego aktualnym miejscu przebywania. Personel może zbliżyć się i przeprowadzić wywiad z podmiotem po uzyskaniu zgody od 4 pracowników poziomu trzeciego. Jeden pracownik klasy D musi zamieszkiwać dom znajdujący się jak najbliżej SCP-957 w celu zminimalizowania ryzyka kontaktu podmiotu z cywilami. Dom SCP-957 musi być monitorowany pod kątem niecodziennego zachowania SCP-957-1, w szczególności udawania bezsilności z powodu ślepoty. Jeśli takowe zachowanie zostanie zaobserwowane, pracownik klasy D ma odprowadzić SCP-957-1 z powrotem do jego domu. Opis. SCP-957 jest humanoidalnym podmiotem zamieszkującym obecnie dom w Kentucky. Organizm ten mierzy około 2 metrów, waży 75 kg i zdaje się być pozbawiony organów wewnętrznych, na co wskazuje spory otwór w miejscu jamy brzusznej. Podmiot nie wykazuje potrzeby snu lub pożywiania się. Interakcje z personelem wykazały, iż podmiot jest zdolny do mowy i porozumiewania się płynnie po angielsku, lecz częściej przemawia w nieznanym obecnie języku. Nie jest otwarcie wrogi względem personelu fundacji, lecz często odmawia kooperacji w testach i podczas wywiadów. Próby obezwładnienia SCP-957 okazały się nieudane ze względu na nieproporcjonalną siłę podmiotu. SCP-957 zawsze przebywa w domu zamieszkanym przez jednego człowieka, odtąd oznaczonego SCP-957-1. Gdy aktualny współmieszkaniec SCP-957 umrze, podmiot zniknie z tego budynku i pojawi się w najbliższym spełniającym wyżej wymienione warunki. Po przeniesieniu się i znalezieniu mieszkańca, podmiot wepchnie jego ciało przez, prawdopodobnie, portal znajdujący się w jego klatce piersiowej, gdzie człowiek ten pozostanie przez 4 godziny przed wyłonieniem się na zewnątrz. Po tym procesie SCP-957-1 nie będzie posiadał oczu. Wykazywał będzie też znaczne zmiany w pamięci. Ofiary twierdzą, że były ślepe przez całe życie. Posługują się językiem Braille'a. Wierzą, że SCP-957 jest bliskim członkiem rodziny, drogim przyjacielem lub partnerem, który doznał obszernych oparzeń na całym ciele. Okazują wobec niego czułość, ale odmawiają dotykania go. Raz w miesiącu SCP-957-1 uda się w zatłoczone miejsce i będzie symulować rozpacz spowodowaną ślepotą. Następnie podmiot spróbuje namówić pobliskich ludzi do odprowadzenia go do swojego domu. Po zwabieniu człowieka do budynku zamknie drzwi i uda się do jadalni, krzycząc. SCP-957 zbliży się do człowieka, po czym otoczy ich czarna, sferyczna bariera. Struktura ta stworzona jest z nieznanej, kuloodpornej substancji. Sfera pozostanie na miejscu przez około 5 godzin, lecz zanotowano przypadki, gdy proces trwał zarówno 30 minut, jak i 27 godzin. Ludzie podlegają podczas niego drastycznym zmianom fizycznym. W 30% zaobserwowanych przypadków ofiara została rozłożona na organy, poukładane według odpowiadających im systemów biologicznych. SCP-957 używa następnie tych pozostałości w celu przygotowania posiłku dla SCP-957-1. Pozostałe 70% zostaje zebrane do paleniska i spalone. Dodatek 957 Gamma. Dnia 16 października 2006 roku, podczas comiesięcznego wydarzenia, SCP-957 zbliżył się do pozyskanego człowieka. Matowa bariera otaczająca podmioty pojawiła się jak zazwyczaj. Zauważono jednak, iż w losowych momentach stawała się przezroczysta, pozostając na miejscu. Personel zgłosił, że wewnątrz widoczna była grupa podmiotów przypominających SCP-957, zgromadzonych wśród stożkowego obiektu, zasłoniętego przez stworzenia. Pochwycony człowiek znajdował się wewnątrz obiektu, a podmioty, co trwało około 5 godzin. Po tym czasie człowiek, prawdopodobnie martwy, został usunięty z obiektu, rozczłonkowany i posortowany w grupy organów. Bariera zniknęła, a SCP-957 pojawił się w domu wraz z ludzkimi szczątkami. Dodatek 957 Lambda.
Od 13 marca 2007 roku lingwistom fundacji udało się przetłumaczyć zakres języka SCP-957 pozwalający na zrozumienie prostych zdań i fraz wypowiadanych przez podmiot. Fakt ten nie może być znany podmiotowi, a personel ma wciąż komunikować się z nim w języku angielskim. Dodatek 957 Omega. Dnia 6 czerwca 2008 roku SCP-957 wdał się w długą rozmowę w swoim języku z niewidocznym podmiotem. Rozmowa ta została przechwycona przez ukryty rejestrator audio-wideo wewnątrz domu i przetłumaczona przez lingwistów fundacji. Zapis konwersacji znajduje się poniżej. Jak długo muszę jeszcze tutaj zostać? Zajmie to chwilę. Twój kamuflaż działa znakomicie, a twój wofret jest niesamowicie przekonujący. O wiele lepszy niż tego. W dodatku można powiedzieć, że swobodnie Prawda, prawda. To jest po prostu nudno i nieprzyjemnie. Nic dziwnego, że Plesewip zniszczył swój wofret. Te fizyczne formy są takie ograniczające. Cierpliwość. Musimy się pozwolić odbudować budynku, aby wielu mogło działać swobodnie. Skończymy nasze badania w końcu. Zrozumiano. Doskonale. Porozmawiamy przy następnej roli. Przy okazji, pewnie stworzy swoje sprzęt. Tak, pewnie wkrótce. Widzimy się następnym razem.